Księga Przysłów, rozdział 22. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto. Bogaty i ubogi spotykają się, Pan jest stwórcą obydwu. Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, ale prości idą dalej i ponoszą karę. Owocem pokory i bojaźni Pana jest bogactwo, chwała i życie. Ciernie i sidła są na drodze przewrotnego. Kto strzeże swej duszy, trzyma się z dala od nich. Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. Bogaty panuje nad ubogimi, a ten, co pożycza, jest sługą tego, który mu pożycza. Kto sieje nieprawość, będzie żąć cierpienie, a rózga jego gniewu przepadnie. Kto ma dobrotliwe oko, będzie błogosławiony, bo dzieli się swym chlebem z ubogim. Wyrzuć szydercę, a ustanie spór. Owszem, zakończy się kłótnia i zniewaga. Kto kocha czystość serca, tego wdzięk warg sprawi, że król będzie jego przyjacielem. Oczy Pana strzegą wiedzy, a on obala słowa przewrotnego. Leniwy mówi, lew jest na dworze, będę zabity na środku ulicy. Usta obcych kobiet są głębokim dołem, wpadnie tam ten, na kogo Pan się gniewa. Głupota jest przywiązana do serca dziecka, ale rózga karności wypędzi ją z niego. Kto ciemięży ubogiego, aby przysporzyć sobie bogactwa, i kto daje bogatemu, pewnie zubożeje. Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców i skłoń swe serce do mojej wiedzy, bo to miło, jeśli zachowasz je w swoim sercu, będą razem ułożone na wargach. Oznajmiłem to dzisiaj właśnie Tobie, abyś pokładał ufność w Panu. Czy nie napisałem Ci znamienitych rzeczy zawierających rady i wiedzę, aby dać Ci poznać pewność słów prawdy, abyś umiał odpowiedzieć słowami prawdy tym, którzy do Ciebie posyłają? Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest ubogi, ani nie uciskaj w bramie biednego. Pan bowiem będzie bronił ich sprawy i wydrze duszę tym, którzy im wydzierają. Nie przyjaźnij się z człowiekiem gniewliwym i nie obcuj z człowiekiem porywczym, byś nie przywykł do jego dróg i nie zastawił sideł na swą duszę. Nie bądź z tych, którzy dają po rękę, ani z tych, którzy ręczą za długi. Jeśli nie masz czym zapłacić, dlaczego miałby ktoś zabrać spod ciebie posłanie? Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie. Widzisz człowieka pilnego w swoich sprawach? On będzie stał przed królami, nie będzie stał przed podłymi. Rozdział 23. Gdy usiądziesz do posiłku z władcą, zważaj pilnie, co jest przed tobą i przyłóż nóż do gardła, jeśli jesteś łakomy. Nie pragnij jego przysmaków, bo to pokarm zwodniczy. Nie zabiegaj o bogactwo, porzuć swoją mądrość. Czy obrócisz swoje oczy na to, co jest niczym? Bo bogactwa robią sobie skrzydła i ulatują do nieba jak orzeł. Nie jedz chleba człowieka, który ma złe oko, ani nie pożądaj jego przysmaków, bo jak myśli w swym sercu, taki on jest. Jedz i pij, mówi do ciebie, ale jego serce nie jest z tobą. Kęs, który zjadłeś, zwrócisz i utracisz swoje wdzięczne słowa. Nie mów do uszu głupca, bo wzgardzi mądrością twoich słów. Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot, bo ich obrońca jest mocny, przeprowadzi ich sprawę przeciwko tobie. Nakłoń swoje serce na pouczenie, a swe uszy na słowa rozumne. Nie szczędź dziecku karcenia, bo jeśli je bijesz rózgą, nie umrze. Będziesz je bił rózgą, a jego duszę ocalisz od piekła. Synu mój, jeśli twoje serce będzie mądre, moje serce będzie się radowało, właśnie moje, i moje nerki będą się weselić, gdy twoje usta będą mówiły to, co jest prawe. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz każdego dnia postępuj w bojaźni Pana, bo koniec jest pewny i twoja nadzieja nie będzie zawiedziona. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry, i skieruj swoje serce na drogę. Nie bywaj wśród pijaków ani wśród obżerających się mięsem, bo pijak i żarłok zubożeją, a ospały będzie chodził w łachmanach. Słuchaj ojca, który cię spłodził, a nie gardź matką, gdy się zestarzeje. Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej,
Kupuj mądrość, karność i rozum. Ojciec sprawiedliwego będzie się wielce radował, a kto spłodzi mądrego, będzie się z niego cieszył. Niech się weseli twój ojciec i matka, i niech się raduje ta, która cię rodziła. Synu mój, daj mi swoje serce, a niech twoje oczy strzegą moich dróg. Bo nierządnica jest głębokim dołem, a cudza kobieta jest ciasną studnią. Ona też czyha jak zbój i pomnaża przewrotnych wśród ludzi. U kogo biada, u kogo żal, u kogo kłótnie, u kogo szemranie? Kto ma rany bez powodu, kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy przesiadują przy winie, ci, którzy idą szukać zmieszanego wina. Nie patrz na wino, gdy się czerwieni, gdy wydaje łunę swą w kielichu, a samo się przesuwa. Na koniec ugryzie jak wąż i ukąsi jak żmija. Twoje oczy będą patrzeć na cudze kobiety, a twoje serce będzie mówiło rzeczy przewrotne. I będziesz jak ten, który leży na środku morza, jak ten, który śpi na szczycie masztu. Powiesz, bili mnie, a nie bolało, uderzyli mnie, a nic nie czułem. Gdy się obudzę, znów go poszukam. Rozdział 24. Nie zazdrość złym ludziom, ani nie pragnij z nimi przebywać. Ich serce bowiem obmyśla przemoc, a ich wargi mówią o krzywdzie. Dom buduje się mądrością, a umacnia się rozumem. Dzięki wiedzy komory będą napełnione wszelkimi kosztownymi i przyjemnymi bogactwami. Mądry człowiek jest silny, a mąż, który ma wiedzę, dodaje siły. Bo dzięki mądrej radzie poprowadzisz wojnę, a mnóstwo doradców da ci wybawienie. Mądrość jest dla głupca zbyt wzniosła, nie otwiera ust swoich w bramie. Kto knuje zło, będzie zwany złośliwym. Obmyślanie głupoty jest grzechem, a szyderca budzi odrazem w ludziach. Jeśli w dniu ucisku staniesz, twoja siła jest słaba. Jeśli odmówisz ratunku prowadzonym na śmierć i tym, którzy idą na stracenie, jeśli powiesz, nie wiedzieliśmy o tym, czy ten, który waży serca, nie rozumie, a ten, który strzeże twojej duszy, nie pozna, i czy nie odda człowiekowi według jego uczynków? Synu mój, jedz miód, bo jest dobry, i plaster miodu słodki dla twojego podniebienia. Tak będzie poznanie mądrości dla twojej duszy. Jeśli ją znajdziesz, będzie nagroda, a twoja nadzieja nie będzie zawiedziona. Nie czyhaj, niegodziwcze, przed mieszkaniem sprawiedliwego, nie burz miejsca jego odpoczynku, bo sprawiedliwy upada 7 razy, jednak znowu powstaje, a niegodziwi popadną w nieszczęście. Nie ciesz się, gdy twój nieprzyjaciel upadnie, i niech twoje serce się nie raduje, gdy się potknie, aby pan tego nie widział i nie uznał za zło, i nie odwrócił od niego swojego gniewu. Nie gniewa się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niegodziwym, bo zły nie otrzyma nagrody, pochodnia niegodziwych zostanie zgaszona. Synu mój, bój się Pana i Króla, a nie przestawaj z chwiejnymi, bo ich nieszczęście nastąpi nagle, a któż zna upadek obydwóch? I to też należy do mądrych. Niedobrze jest mieć wzgląd na osobę w sądzie. Kto mówi niegodziwemu, jesteś sprawiedliwy, tego będą ludzie przeklinać, a narody będą się nim brzydzić. A ci, którzy go strofują, będą szczęśliwi i przyjdzie na nich obfite błogosławieństwo. Pocałują wargi tego, który daje słuszną odpowiedź. Przygotuj swoją pracę na zewnątrz, a wykonuj ją na swoim polu, a potem buduj swój dom. Nie bądź bez powodu świadkiem przeciw swemu bliźniemu, ani nie oszukuj swymi wargami. Nie mów, zrobię mu, jak on mi zrobił. Oddam temu człowiekowi według jego uczynku. Szedłem koło pola leniwego i koło winnicy nierozumnego, a oto wszystko zarosło cierniem, pokrzywy pokryły wszystko, a kamienny mur był zburzony. Spojrzałem i rozważałem w sercu, obejrzałem i wyciągnąłem naukę. Trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, by odpocząć, a twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny, a niedostatek jak mąż uzbrojony. Rozdział 25. To również są przysłowia Salomona, które przepisali mężowie Ezechiasza, króla Judy. Chwałą Boga jest sprawę taić, ale chwałą królów dociekać sprawy. Wysokość niebios i głębia ziemi i serca królów są niezbadane.
Usuń żużel ze srebra, a wyjdzie naczynie dla złotnika. Usuń niegodziwego sprzed króla, a jego tron umocni się w sprawiedliwości. Nie wywyższaj się przed królem i nie stawaj na miejscu wielkich, bo lepiej, żeby ci powiedziano: podejdź tu, niż żeby cię poniżono przed księciem, którego twoje oczy widziały. Nie spiesz się do kłótni, bo na końcu nie będziesz wiedział, co zrobić, gdy cię zawstydzi twój bliźni. Załatw sprawę ze swoim bliźnim i nie zdradzaj tajemnicy drugiemu, by ten, który słucha, nie zawstydził cię, a twoja niesława nie przylgnęła do ciebie. Odpowiednio wypowiedziane słowo jest jak złote jabłko w srebrnych rzeźbach, jak złoty kolczyk i klejnot ze szczerego złota, tak jest dla uszu posłusznego ten, który mądrze strofuje. Czym chłód śniegu w czasie żniwa, tym wierny posłaniec dla tych, którzy go posyłają, bo pokrzepia duszę swych panów. Człowiek, który się chlubi zmyślonym darem, jest jak chmury i wiatr bez deszczu. Cierpliwością można przekonać władcę, a łagodny język łamie kości. Czy znalazłeś miód? Zjedz tyle, ile trzeba, byś, objadłszy się, nie zwrócił go. Oddal nogę od domu bliźniego, by nie miał cię dość i cię nie znienawidził. Kto mówi fałszywe świadectwo przeciw swemu bliźniemu, jest młotem i mieczem i ostrą strzałą. Ufność w człowieka niewiernego w dniu ucisku jest jak złamany ząb i zwichnięta noga, jak ten, kto zabiera odzienie w czasie zimy i jak ocet na saletrze, taki jest ten, kto śpiewa pieśni smutnemu sercu. Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą, bo zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę, a Pan cię nagrodzi. Jak północny wiatr przepędza deszcz, tak gniewna twarz przepędza plotkarski język. Lepiej mieszkać w kącie pod dachem niż z kutliwą żoną w przestronnym domu. Jak zimna woda dla pragnącej duszy, tak dobra wieść z dalekiej ziemi. Jak zmącone źródło i zepsuty zdrój, tak sprawiedliwy, który upada przed niegodziwym. Niedobrze jest jeść za dużo miodu, a szukanie własnej chwały nie jest chwałą. Człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru. Rozdział 26. Jak śnieg w lecie i jak deszcz we żniwa, tak głupiemu nie przystoi chwała. Jak ptak się tuła i jak jaskółka lata, tak nie przyjdzie niezasłużone przekleństwo. Bicz na konia, wędzidło na osła, a kij na grzbiet głupiego. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie był do niego podobny. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby nie był mądry we własnych oczach. Kto powierza głupiemu posłannictwo, odcina sobie nogi i pije na własną szkodę. Jak nierówne są nogi chromego, tak przysłowie w ustach głupich. Jaki jest ten, kto przywiązuje kamień do procy, taki ten, kto oddaje cześć głupiemu. Jak cierń wbija się w rękę pijaka, tak przysłowie w ustach głupców. Wielki Bóg stworzył wszystko i odpłaca głupiemu, odpłaca również przestępcom. Jak pies powraca do swoich wymiocin, tak głupi powtarza swoją głupotę. Widzisz człowieka, co mądry w swoich oczach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego. Leniwy mówi: lew na drodze, lew na ulicach. Jak drzwi się obracają na swoich zawiasach, tak leniwy na swoim łóżku. Leniwy kryje rękę pod pachę, a ciężko mu ją podnosić do ust. Leniwy uważa się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Kto przechodzi i wtrąca się w cudzy spór, jest jak ten, który łapie psa za uszy. Jak szalony wypuszcza iskry, strzały i śmierć. Taki jest każdy, kto zwodzi swego bliźniego i mówi: czy nie żartowałem? Gdy nie ma drew, ogień gaśnie, tak gdy nie ma plotkarza, ustaje spór. Jak węgiel dla żaru i drwa do ognia, tak kłótliwy człowiek do wzniecenia sporu. Słowa plotkarzy są jak rany, przenikają do głębi wnętrzności. Palące wargi i złe serce są jak gliniana skorupa pokryta żużlem srebrnym. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami, lecz w sercu knuje podstęp. Gdy mówi miłym głosem, nie wierz mu,
bo siedem obrzydliwości ma w swoim sercu. Nienawiść człowieka bywa pokryta podstępem, ale jego niegodziwość będzie odkryta na zgromadzeniu. Kto kopie dół, wpadnie w niego, kto kamień toczy, na niego się on obróci. Kłamliwy język nienawidzi tych, których uciska, a usta pochlebcze prowadzą do zguby. Rozdział 27. Nie chlub się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień przyniesie. Niech inny cię chwali, a nie twoje usta, ktoś obcy, a nie twoje wargi. Ciężki jest kamień i piasek waży, ale gniew głupca cięższy od obu. Okrutny jest gniew i straszliwa zapalczywość, lecz któż się ostoi przed zazdrością? Lepsza jest jawna nagana niż skryta miłość. Rany przyjaciela są wierne, ale pocałunki wroga są zwodnicze. Dusza nasycona podepcze plaster miodu, a dla głodnej duszy wszystko, co gorzkie, jest słodkie. Jak ptak odlatuje od swego gniazda, tak człowiek odchodzi od swego miejsca. Maść i kadzidło radują serce, tak słodycz przyjaciela dzięki radzie od serca. Nie opuszczaj swego przyjaciela ani przyjaciela twego ojca, a w dniu twego nieszczęścia nie wchodź do domu twego brata, bo lepszy jest sąsiad bliski niż brat daleki. Bądź mądrym, synu mój, rozwesel moje serce, abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga. Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, a prości idą dalej i ponoszą karę. Zabierz szatę temu, kto ręczył za obcego, i od tego, który ręczył za cudzą kobietę. Weź zastaw. Kto wczesnym rankiem błogosławi swemu przyjacielowi, donośnym głosem, temu będzie to poczytane za przekleństwo. Nieustające kapanie w dniu rzęsistego deszczu i kłótliwa żona są sobie podobne. Kto ją ukrywa, ukrywa wiatr i w prawej ręce wonny olejek, który sam siebie wydaje. Żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze swego przyjaciela. Kto strzeże drzewa figowego, spożyje jego owoc, tak kto posługuje swemu panu, dozna czci. Jak w wodzie odbija się twarz, tak w sercu człowieka człowiek. Piekło i zatracenie są nienasycone, tak oczy człowieka są niesyte. Czym dla srebra jest tygiel, a dla złota piec, tym dla człowieka pochwała. Choćbyś zmiażdżył głupca w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami, nie opuści go głupota. Doglądaj pilnie swego dobytku i troszcz się o swe stada, bo bogactwo nie trwa na wieki, ani korona przez wszystkie pokolenia. Trawa wyrasta, pojawia się zieleń, z gór zioła zbierają. Owce są na twoje szaty, a kozły są zapłatą za pole. I dosyć mleka koziego na pokarm dla ciebie, na wyżywienie twego domu i na utrzymanie twoich służebnic. Rozdział 28. Niegodziwi uciekają, choć nikt ich nie goni, ale sprawiedliwi są dzielni jak lew. Z powodu grzechu ziemi wielu jest jej władców, ale dzięki człowiekowi roztropnemu i rozumnemu będzie trwała. Ubogi człowiek, który gnębi biednych, jest jak gwałtowny deszcz, po którym nie ma chleba. Ci, którzy odstępują od prawa, chwalą niegodziwych, lecz ci, którzy przestrzegają prawa, zwalczają ich. Źli ludzie nie rozumieją sądu, ale ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko. Lepszy jest ubogi, który postępuje uczciwie, niż człowiek przewrotny w swych drogach, chociaż jest bogaty. Kto przestrzega prawa, jest rozumnym synem, a towarzysz rozwiązłych hańbi swego ojca. Kto pomnaża swój majątek lichwą i odsetkami, zbiera go dla tego, kto zlituje się nad ubogimi. Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi odrazę. Kto sprowadza prawych na złą drogę, sam wpadnie we własny dół, ale nienaganni odziedziczą dobro. Bogacz jest mądry w swoich oczach, ale rozumny biedak go bada. Gdy sprawiedliwi się radują, jest wielka chwała, a gdy niegodziwi powstają, człowiek się kryje. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi,
Ale kto zatwardza swoje serce, wpada w nieszczęście. Jak lew ryczący i zgłodniały niedźwiedź, tak niegodziwy władca panujący nad ubogim ludem. Władca bezrozumny jest wielkim ciemiężcą, a kto nienawidzi chciwości, przedłuży swoje dni. Człowiek, który przeleje krew ludzką, ucieknie aż do dołu. Niech nikt go nie zatrzymuje. Kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony, a przewrotny na swoich drogach nagle upadnie. Kto uprawia swoją ziemię, nasyci się chlebem, a kto naśladuje próżniaków, nasyci się nędzą. Wierny człowiek będzie opływał w błogosławieństwa, a kto chce się szybko wzbogacić, nie będzie bez winy. Niedobrze jest mieć wzgląd na osobę, bo dla kęsa chleba nie jeden popełni przestępstwo. Kto chce szybko się wzbogacić, ma złe oko, a nie wie, że przyjdzie na niego bieda. Kto strofuje człowieka, znajdzie potem więcej przychylności niż ten, który pochlebia językiem. Kto kradnie ojcu lub matce i mówi, to nie grzech, jest towarzyszem zbójcy. Człowiek wyniosły wszczyna spór, ale kto pokłada ufność w Panu, będzie zasycony. Kto ufa własnemu sercu, jest głupi, a kto mądrze postępuje, będzie ocalony. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, a na tego, kto odwraca swe oczy od niego, spadnie wiele przekleństw. Gdy niegodziwi powstają, ludzie się kryją, ale gdy giną, sprawiedliwi się mnożą. Rozdział 29. Człowiek, który czyni twardym swój kark mimo częstych nagan, zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku. Gdy sprawiedliwi są u władzy, lud się weseli, a gdy panują niegodziwi, lud wzdycha. Kto miłuje mądrość, raduje swego ojca, a kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek. Król utwierdza ziemię sądem, ale kto przyjmuje dary, burzy ją. Człowiek, który pochlebia swemu bliźniemu, rozciąga sieć przed jego nogami. Grzech złego człowieka jest jego sidłem, ale sprawiedliwy śpiewa i weseli się. Sprawiedliwy zważa na sprawę ubogich, a niegodziwemu nie zależy na jej poznawaniu. Szydercy prowadzą miasto w sidła, ale mądrzy odwracają gniew. Jeśli mądry człowiek spiera się z głupim, czy się gniewa, czy się śmieje, nie ma pokoju. Krwiożercy nienawidzą prawego, ale sprawiedliwi szukają jego duszy. Głupi ujawnia cały swój umysł, a mądry zachowuje go na później. Jeśli władca słucha kłamstw, to wszyscy jego słudzy są niegodziwi. Ubogi i zdzierca spotykają się, a pan obu oświeca oczy. Tron króla, który sądzi ubogich według prawdy, będzie umocniony na wieki. Rózga i upomnienia dają mądrość, a samowolne dziecko przynosi wstyd swojej matce. Gdy niegodziwi się mnożą, to mnoży się i przestępstwo, lecz sprawiedliwi ujrzą ich upadek. Karć swego syna, a da ci odpocząć i przyniesie rozkosz twojej duszy. Gdy nie ma proroctwa, lud ginie, a kto przestrzega prawa, jest błogosławiony. Sługi nie poprawi się słowami, bo choć rozumie, jednak nie odpowiada. Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego. Kto czule wychowuje sługę od młodości, na ostatek będzie go miał za syna. Człowiek gniewliwy wszczyna spór, a człowiek porywczy mnoży grzechy. Pycha człowieka poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały. Wspólnik złodzieja nienawidzi swojej duszy, słyszy przekleństwa, a nie wydaje go. Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa Panu, będzie bezpieczny. Wielu zabiega o względy władcy, ale sąd każdego człowieka pochodzi od Pana. Bezbożny budzi odrazem w sprawiedliwych, a kto postępuje uczciwie, budzi odrazem w niegodziwych. Rozdział 30. Słowa Agura, syna Jake, proroctwo tego człowieka do Itiela i Ukala. Zaprawdę jestem najgłupszym z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Ani nie nauczyłem się mądrości, ani nie mam wiedzy o tym, co święte. Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię?
A jakie jest imię Jego Syna, czy wiesz? Każde słowo Boga jest czyste, On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi ich, zanim umrę. Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe, nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem, abym, będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie mówił, kim jest Pan, albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie. Nie oczerniaj sługi przed Jego Panem, aby Ci nie złorzeczył i byś nie okazał się winny. Jest pokolenie, które złorzeczy swemu ojcu i nie błogosławi swojej matce. Jest pokolenie, które we własnych oczach jest czyste, lecz nie jest obmyte ze swego plugastwa. Jest pokolenie, którego oczy są wyniosłe i powieki wzniesione. Jest pokolenie, którego zęby są jak miecze, a zęby trzonowe jak noże, by pożreć ubogich na ziemi i nędzarzy spośród ludzi. Pijawka ma dwie córki, które mówią: daj, daj. Trzy są rzeczy, które nie mogą się nasycić, cztery, które nie mówią dość: grób, niepłodne łono, ziemia, niesyta wody i ogień, który nie mówi dość. Oko, które wyśmiewa ojca i gardzi posłuszeństwem matce, wydziobią kruki nad potokami i wyjedzą orlęta. Trzy są rzeczy dla mnie zbyt zdumiewające, czterech nie znam: drogi orła w powietrzu, drogi węża na skale, drogi okrętu na środku morza i drogi mężczyzny z młodą kobietą. Taka jest droga kobiety cudzołożnej. Je i obciera swoje usta i mówi: nie zrobiłam nic złego. Pod trzema rzeczami drży ziemia, czterech nie może znieść: sługi, kiedy panuje, głupca, kiedy syci się chlebem, obmierzłej kobiety, kiedy wychodzi za mąż, i służącej, kiedy dziedziczy po swojej pani. Cztery są rzeczy najmniejsze na ziemi, jednak mędrsze nad mędrców: mrówki, lud słaby, a jednak w lecie przygotowują pokarm, króliki, lud słaby, a jednak budują swój dom w skale, szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają chmarą, pająk pracuje rękoma, a bywa w pałacach królewskich. Trzy są rzeczy, które poruszają się wspaniale, cztery kroczą dostojnie: lew, najsilniejszy wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje, hart i kozioł i król, przeciw któremu nikt nie powstaje. Jeśli głupio postąpiłeś, wynosząc się, albo jeśli pomyślałeś źle, połóż rękę na ustach. Jak ubijanie mleka daje masło i wycieranie nosa wywołuje krew, tak to wzbudza gniew, wszczyna kłótnię. Rozdział 31. Słowa króla Lemuela, proroctwo, którego nauczyła go jego matka. Cóż, synu mój, cóż, synu mojego łona, i cóż, synu moich ślubów? Nie oddawaj kobietom swej siły ani twoich dróg temu, co prowadzi do zguby królów. Nie królom, o Lemuelu, nie królom wypada pić wina i nie książętom bawić się mocnym napojem, by pijąc nie zapomnieli praw i nie wypaczyli sprawy wszystkich ludzi uciśnionych. Dajcie mocny napój ginącym, a wino strapionym na duchu. Niech się napiją i zapomną o swoim ubóstwie i niech nie pamiętają więcej swego utrapienia. Otwórz swe usta dla niemych w sprawie wszystkich osądzonych na śmierć. Otwórz swe usta, sądź sprawiedliwie i broń sprawy ubogiego i nędzarza. Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły. Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie. Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło, po wszystkie dni swego życia. Szuka wełny i lnu i chętnie pracuje swymi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, przywozi żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i daje pokarm swoim domownikom i odpowiednią porcję swym służącym. Myśli o polu i kupuje je. Z zarobku swych rąk sadzi winnice. Przepasuje swe biodra siłą i umacnia swoje ramiona. Dostrzega, że jej dorobek jest dobry, a jej pochodnia w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, a dłonią chwyta wrzeciono.
Otwiera dłoń przed ubogim i wyciąga swe ręce do nędzarza. Nie boi się śniegu dla swych domowników, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w szkarłat. Robi sobie kobierce, jej ubiór jest z jedwabiu i purpury. Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi. Wyrabia płótno i sprzedaje je, dostarcza pasy kupcowi. Siła i godność są jej strojem, będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości. Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia. Dogląda spraw swego domu i nie je chleba próżniactwo. Jej dzieci powstają i błogosławią jej, mąż także ją chwali. Wiele kobiet poczynało sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie. Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi Pana, jest godna pochwały. Dajcie jej z owocu jej rąk i niech jej czyny chwalą ją w bramach.